Ewa i jej dwie córki. Jak masz na imię, powiesz? Sara. Sara i Sara Pola. I Pola. I Pola. O, już idzie do mamy, już nam ucieka. Dzisiaj wyjątkowo dzień zaczynamy inaczej. Dzisiaj wyjątkowo nasz odcinek zaczynamy inaczej, dlatego że są z nami dzieci, a jak wiadomo, dzieci chcą też i spać. Więc zanim przejdziemy do naszej kuchni, to wróćmy właśnie do Ewy, do Poli i do Sary. Dziewczyny, jak to się w ogóle stało, że dzisiaj jesteście hitem internetu? Ale może zanim jeszcze dojdziemy do tego, powiedz buziaczek, przytulaczek. Teraz już na pewno każdy... O, o. I teraz na... Jak widzicie, nasze bohaterki bardzo się zaprzyjaźniły. Powiedz, daj buziaka, przytulaska. To ja może powiem. To może ty powiedz. Daj buziaka, przytulaska. No właśnie, jak to się stało? Teraz na pewno każdy z Państwa już kojarzy. Jak to się stało, że w ogóle dzisiaj jesteście internetowym fenomenem? Same nie wiemy w zasadzie, jak to się stało. No, zaczęłyśmy sobie kręcić TikToki tak dla zabawy. Wiadomo, wybuchła pandemia i, że tak powiem, więcej czasu na kręcenie TikToków, więc kręciłyśmy. Potem... Już niech idzie. Już starusia. Chodź do mamusi, chodź. Potem no nie chcesz z nami rozmawiać, tutaj ta z pola będzie opowiadać. Potem wrzucałyśmy je i potem wszystkim się podobały. A kogo to był pomysł? To mamusi. Tak, to świetnie się bawiłyśmy. Z Sarusią chciałam zawsze uchwycić jej też fajne jakieś teksty, które po prostu mówiła. I spontanicznie to wychodziło w ten sposób. Zaczęłam to wrzucać po prostu do TikToka. W zasadzie nie wiedziałam, że to taki odbiór będzie miało. No to jest niesamowite naprawdę, jak mi Margareta pokazywała pierwszy raz. Później patrzę, jeden filmik, 2 miliony wyświetleń. Także same byłyśmy w szoku tak naprawdę, że to tak, tak pójdzie szybko. Polusia oczywiście też chciała zawsze prezentować swoje umiejętności języka angielskiego. No właśnie, ty mówiłaś jakiś wierszyk wczoraj. Dobrze pamiętam? To wczoraj było? Wczoraj? Albo kilka dni temu mówiłaś. No właśnie, oglądałem. Czytałaś książki chyba, tak? Tak, czytałam historię. To zaprezentuj nam jakiś swój talent. Ja nie pamiętam na pamięć tej historii. Ja oprócz tego jestem nauczycielką języka angielskiego. A, to stąd właśnie. I ja po prostu czytałam. Ona umie czytać. Ale bardzo ładnie. Czytać umie po angielsku, także ja od 2 latek Sarcie też już uczę języka angielskiego od wczesnych lat. Także... No ale powiedz mi, to nie jest tematem naszej rozmowy, ale jestem strasznie ciekaw. Czy takie małe dzieci jesteśmy w stanie nauczyć języka angielskiego? Oczywiście, tak. Dzieci są jak gąbki. One chłoną bardzo szybko język, czy to polski, czy wiadomo, każdy inny. Także wystarczy tylko, że tak powiem, zanurzyć te dzieci, czyli te gąbeczki, w tym języku, nawet nie tłumacząc im, co to znaczy, tylko czytając historyjki i one po prostu... Lubicie, dziewczyny, się uczyć? No. Tak? Tak. Sarcia, ty lubisz? Umiesz coś po angielsku powiedzieć? What's your name? Sarusiu, a może powiesz, ile masz latek? How old are you? Super! Teraz już chyba free? Skończyłaś free? No. Super! Ale macie w ogóle zamiar teraz ten sukces internetowy przekuć jakoś dalej? No czy? No bo tu, słuchajcie, no tu się może naprawdę zmarnować bardzo wielki potencjał w was. My wrzucamy cały czas. O, tu już mamy pani menadżer. No pani menadżer odpowie na wszystkie pytania. Jakie teraz macie plany, Pola? Na przyszłość. W zasadzie na bieżąco staramy się nagrywać jakieś filmiki. Teraz mamy więcej czasu. Ale to już jest ten moment, kiedy zgłaszają się teraz do was firmy, promujcie mi to. Powoli mi to. Jakieś tam na mamy... Na przykład mamusi kosmetyk się zgłasza Beauty Collagen. Jeszcze Media Expert się zgłasza. Nie, Media Expert. Tak mówiłaś. Tak Misiaczku, no poprzekręciłaś chyba. Jak Media Expert się jeszcze nie zgłosił, to my oczywiście Media Expert zapraszamy. Zapraszamy, bardzo chętnie. Bardzo chętnie, natomiast przekręciłaś mi się nazwę. Ale jak już zgłosi się do was Media Expert, do mnie też Pola wyśle.
poszli, dobra? To co się zgłasza? Dobrze, Misiu, nikt się nie zgłasza. Nikt się nie zgłasza, ale zgłaszajcie się. Jakieś tam są pewne propozycje, ale no jak gdyby nie są jeszcze sformalizowane, więc nie będziemy tutaj nagłaśniać. Ola by chciała pewnie zabawki jakieś, co? Albo ubrania. Chciałabyś? Chyba zabawki bardzo. Zabawki albo ubranka. Sarusia bardzo, dziewczyny bardzo lubią się przebierać. No zresztą... właśnie widzę, że takie strojnisie, modeleczki małe. I staramy się właśnie, ja mówię, one wszystko, co ja im podam, także... Ale same się garną do tego telefonu? Tak, one bardzo chcą. Ostatnio nawet wrzucałam kiedyś taki filmik. Mówię, Bolusiu, powiedz coś do telefonu, a Sara mówi, nie, ja teraz nagrywam. Taka oburzona. A jesteś zazdrosna o siostrę? Czasami. No tak, mamusia kobieta ją o kobietę. Więcej nagrywa. Mamusia no, nie. Czasami. Ale no, bo jest staram się. Młodsza. Dlatego. Jak byłaś młodsza, na pewno mama ciebie też częściej. Nie. Ja staram się tutaj, żeby było wszystko równo, wiadomo, Sara czymś innym imponuje, no tak. A Polcia też czymś innym, bo Polusia jest bardzo dobra z akrobatyki. Świetnie pływa, mówi po angielsku, inne ma aspekty, a Sarcia jest jeszcze malutkim dzieckiem, wiadomo, które kupuje większość osób poprzez jakieś tam swoje słodkie. Okej, jesteśmy na to gotowi? No, jesteśmy panowie? Na to gotowi. Tutaj wuja Maciej, prosi wuja tutaj. Wuja Maciej, pokaż gdzie. Brawo! No to teraz dalej, dawaj Sara, teraz ty. Sara, pokaż co potrafisz. Sara. Też umiesz szpagat? Dalej pokaż. No pokaż. Brawo! Dobra, tobie wyszło bardziej profesjonalnie, Pola, ale no wiesz, ona też jest słodka, fajna. Super, jedna i druga, jesteście naprawdę cudowne. A często się tak samo ubieracie? Tak, często. Tak? Lubicie tak samo się ubierać? Ja wolę czasami się ubierać różnie. Same się ubieracie, czy mama wam pomaga? Mamusia nam czasami daje. Chodź, bo wpadniesz za kanapę. Dobrze, że czasami wam pomaga się ubierać. Spadniesz za kanapę. Dziękujemy bardzo. Na pewno dziewczyny zobaczycie jeszcze w naszej kuchni, bo one tam cały czas gdzieś krążą po naszym studiu. Tak, uwielbiają pyszności z ciocią Patrycją. Tak. Właśnie, krążą po naszym studiu, a my teraz zapraszamy na program Ani Adamczyk od autora. Kto jest dzisiaj jej gościem, zobaczycie, ale to jest naprawdę taka bomba, że... Pomachaj, Sarusia. Super. Myślicie, co łuska, przytulaska. Buziaczki przesyłamy. A powiesz, daj buziaka, przytulaska? Powiedz. Głośno, tu powiedz. Daj buziaka, przytulaska.